Cześć wszystkim! Witam Was w pierwszym filmie z serii Tydzień Otwarty w Żerowie. Nazywam się Karolina i jestem przewodniczącą samorządu uczniowskiego 3. Liceum Ogólnokształcącego. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć nieco o naszej szkole oraz dlaczego tak naprawdę warto tutaj uczęszczać. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu tego filmu, chcę przedstawić Wam rozkład jazdy na całe te dni otwarte. Zaczniemy filmikami, które pomogą Wam wybrać kierunek. Dlatego pierwszym z nich będzie przewodnik po matwizie. Następnie dla przyszłych medyków i nie tylko, przewodnik po biochemacie. Kolejne dwa filmy będą to przewodniki po humanach oraz po profilu z rozszerzoną geografią, językiem angielskim oraz matematyką. Następnie dowiecie się, jak wygląda u nas nauka języków obcych oraz które tak naprawdę macie do wyboru. Ostatnim już filmem z tej serii będzie film o wiele mniej związany z samą nauką, ponieważ powiemy tutaj o wszystkich wydarzeniach, które tworzą tak naprawdę tą atmosferę naszej szkoły. A teraz przejdźmy już do głównego tematu tego filmu. Oferta na ten rok szkolny jest delikatnie zmodyfikowana względem lat poprzednich. W tym roku otwieramy 5 klas, kolejno. Klasę z rozszerzoną matematyką, informatyką oraz fizyką. Klasę B z rozszerzoną biologią, chemią oraz matematyką. Klasę C z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie oraz językiem angielskim. Klasę D z rozszerzonym językiem polskim, historią, drugim językiem do wyboru. I co ważne, ta klasa będzie z zreorganizowaną dwujęzycznością. Oraz klasę E z rozszerzoną geografią, matematyką oraz językiem angielskim. Więcej o poszczególnych kierunkach dowiecie się w kolejnych filmach. Nasza szkoła, jak co roku, jest złotą szkołą. Znajdujemy się również bardzo wysoko w rankingach, ale ja myślę, że to są liczby. I jest o wiele, wiele więcej ważniejszych czynników, które wpływają na atrakcyjność szkoły, niż same liczby. Aktualnie znajdujemy się w bibliotece szkolnej. Nasza biblioteka jest bardzo dobrze zaopatrzona, mamy tutaj serio wiele świetnych pozycji. Ponadto do biblioteki możecie przyjść, kiedy chcecie na przykład przed lekcjami się wyciszyć czy pouczyć. Są tutaj specjalne pomieszczenia, gdzie możecie pobyć sami i pobyć w ciszy. Ponadto na przykład między lekcjami czy też po lekcjach możecie przyjść do takiego kącika dla uczniów. Tam najczęściej coś jemy albo pijemy kawę z naszego automatu. W szkole znajduje się bardzo dużo roślin, na korytarzach są paprotki, a w klasach bardzo dużo kwiatów. Nasza szkoła znajduje się w idealnej lokalizacji. W pobliżu szkoły mamy ratusz, bardzo blisko jest też do sfery, a zaraz obok naszego liceum znajduje się park z siłownią na zewnątrz. Jeśli chodzi o siłownię, to mamy również do dyspozycji podczas lekcji WF-u siłownię w naszej szkole. Podczas lekcji wychowania fizycznego możemy również korzystać z dużego boiska, mniejszej sali lub dużej sali gimnastycznej. Ale szkoła, jak wiadomo, to nie jest tylko sam budynek. Na szkołę składają się również ludzie, a jeśli chodzi o naszą atmosferę, to ja myślę, że jest cudowna. Szkoła tak naprawdę nie jest zbyt duża i bardzo, tak jakby łatwo, jest się zintegrować nawet z osobami spoza klasy czy nawet spoza rocznika. Szkoła przygotowuje nas przede wszystkim pod maturę, ale również daje nam przestrzeń, żeby rozwijać swoje pasje czy zainteresowania. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tematem naszej szkoły i że będziecie dalej oglądać kolejne filmy z tej serii. Zapraszam Was do rekrutacji. Odbywa się już 17 maja. Do zobaczenia! Informatyka to jednak nie wszystko, więc jakie inne kierunki wybrać po matwizinfie? Na szczególną uwagę zasługuje automatyka i robotyka. Jest to kierunek dość trudny i na pewno spodoba się fanatykom nowej technologii, mechaniki...